Kiedy 7 lat temu trafiłem do Caritas, pamiętam jedna pani, która powiedziała: żal księdza, dlatego że od tej pory będzie ksiądz rozdawał stare rzeczy i pracował z samymi babciami. Znajdujemy się w centrum miasta Poznania, przed barem Caritas, w którym codziennie zaopatruje się w posiłek kilkaset ludzi. Każdy, kto tutaj przychodzi, musi mieć świadomość tego, że kupując obiad, równocześnie tak jakby zapraszał dwóch ubogich ze sobą do stołu, ponieważ bar Caritas generuje zyski, które są później przeznaczane na pomoc w jadłodajniach Caritas w Poznaniu. Okazuje się, że praca w Caritas to nie są stare rzeczy, to nie są stare babcie. Dzień dobry, moje nazwisko Hanna Geisler, jestem dyrektorem niepublicznego przedszkola Promyki. Znajdujemy się właśnie w pomieszczeniach tego przedszkola. Zostało ono założone w roku 2011 przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Na prośbę tak naprawdę tutaj mieszkańców, parafian. Boże, jesteśmy w jadłodajni Caritas prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. W jadłodajni naszej stołuje się około 150 osób codziennie i również co drugą niedzielę, bo mamy dyżury razem z siostrami elżbietankami i one co drugą niedzielę gotują, my też. Korzysta 150 osób, natomiast zupy gotujemy o wiele więcej, ponieważ prawie 50% tych ludzi bierze zupę do siebie do domu dla 4-5 osób, więc gotujemy około 350 litrów dziennie tej zupy. Jest to dosyć duża ilość, ale wystarcza dla każdego. Ponadto też osoby, które do nas przychodzą do jadłodajni, mają możliwość dostania chleba, pieczywa do siebie do domu na wynos. Nigdy też tego nie brakuje, ponieważ ludzie dobrej woli, piekarnie i inne sklepy dają nam taką możliwość z odpisu pieczywa. W obecnym czasie jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy, szczególnie pomocy w formie posiłku, ponieważ przyjęło się takie powiedzenie, że ze stołówek miejskich korzystają ludzie bezdomni, ale to nie jest całkowita prawda. 1/3 tych osób to są ludzie faktycznie bezdomni, natomiast 2/3 tych osób, które się stołują u nas, to są niestety renciści i emeryci. Są to osoby bardzo ubogie, czasami są to rodziny też wielodzietne, gdzie przychodzi samotna matka wychowująca 5-6 dzieci i faktycznie jej nie starcza na utrzymanie się w ciągu miesiąca, więc ta zupa jest naprawdę dla wielu osób takim ratunkiem i dużym wsparciem. Jesteśmy w Jerzenicy, w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień, które jest dziełem Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Jest to odpowiedź Kościoła na potrzeby dzisiejszego, współczesnego świata, a szczególnie zatroskanych, zapłakanych rodziców. W ośrodku leczy się młodzież koedukacyjna,
od 14 do 21 roku życia. Oni na nowo się rodzą, oni na nowo zmieniają swoje życie. Leczymy młodzież, która przyjeżdża z diagnozą uzależnienia od środków psychoaktywnych, także od alkoholu i od innych dzisiaj współczesnych rzeczy w świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspomagają i ofiarodawcom, dzięki którym ten ośrodek może istnieć i może dać szansę młodym ludziom, którzy zmieniają swoje życie. Nigdy nie myślałem w ogóle, że trafię do takiego miejsca. Jednak zawsze jakoś miałem takie coś w głowie, że dawałem sobie szansę, żeby sobie pomóc, nie? Że mimo, że jakoś nie rozumiem różnych zasad, to dam się poprowadzić, tak? Przez terapeutów, przez społeczność, że im zaufam i mnie jakoś poprowadzą. I ośrodek teraz, patrząc przez te 17 miesięcy, prawie dużo mi bardzo dało. Witam serdecznie, nazywam się Jolanta Adamska, jestem terapeutą uzależnień, pracuję w ośrodku w Wierzynicy, a tutaj spotykamy się w miejscu, które zostało stworzone jako oferta postrehabilitacji dla pacjentów kończących program w Wierzynicy. Hostel Victoria jest dziełem Caritas, a również jako ośrodek w Wierzynicy, także to, co nas łączy, to Caritas. Dzień dobry, ja nazywam się Klaudia Paszkiewicz. Aktualnie znajdujemy się w świetlicy socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia. Jesteśmy w najstarszej grupie. W tej chwili młodzież odrabia lekcje z pomocą wychowawcy, zarówno wychowawcy, jak i wolontariuszy. Ja jestem również wychowawcą, jestem psychologiem. W Bojanowym Gnieździe staramy się realizować misję Caritas poprzez to, co tak naprawdę możemy dać z siebie, czyli profesjonalizm i zaangażowanie naszej pracy, poprzez prowadzenie tego ośrodka, który jest sam w sobie już pożytkiem duchowym dla każdego człowieka, będąc domem rekolekcyjnym, ale też domem wypoczynkowym, w którym można w dobrym klimacie i wielkim spokoju sobie wypocząć, powiedzmy sobie, od pewnego balastu, rzucić to z siebie balast życia codziennego i codziennych spraw. Warto być z Caritas, warto pomagać Caritas, bo dzięki temu czynimy innych bardziej szczęśliwych. Czasem, kiedy pracuję w Caritas, pytam się, czy wszystkim jestem w stanie pomóc, którzy przychodzą. Czy ten człowiek w spotkaniu ze mną, konkretnym człowiekiem, wychodzi lepszy, inny? Czy ja temu człowiekowi rzeczywiście pomogłem tak, jak on by tego chciał, jakiej pomocy oczekiwał? Chciałbym, żeby ta nasza praca w Caritas właśnie była taka efektywna, żebyśmy umieli zawsze widzieć człowieka, żebyśmy nigdy nie zgubili ze swojego horyzontu Caritas człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji życia, bo przede wszystkim tym staramy się nieść pomoc. Nazywam się Elżbieta Dybowska. Chciałabym się podzielić swoimi refleksjami na temat współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, iż cele, jakie przyświecają tej organizacji, są zbieżne z celami miasta w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, a więc w zakresie zdrowia, w zakresie pomocy socjalnej, pomocy dla rodzin, jak również zdrowia, tym szczególnie uzależnień. Współpracę z organizacją kontynuujemy od wielu lat. Oceniam ją bardzo wysoko, nie tylko przez pryzmat własnych spostrzeżeń, ale również ocen, jakie wyrażają pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Jest to organizacja wiarygodna. Koledzy, z którymi współpracujemy, jak również kierownictwo Caritas wykazuje ogromny profesjonalizm, jak również bardzo dobrą komunikację we współpracy z miastem. Caritas to jest człowiek. Człowiek, który potrzebuje pomocy. Człowiek, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życia. Człowiek, który potrzebuje ręki drugiego człowieka, żeby wyjść z tej sytuacji, w której aktualnie się znajduje. Caritas to jest, jak samo słowo mówi, jest to miłość miłosierna. Jest to instytucja charytatywna, która udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, osobom ubogim, osobom chorym, niepełnosprawnym. Jedną z form działalności Kościoła i tego się tutaj nauczyłam. Dawniej dla mnie Caritas była organizacją charytatywną, a teraz jest przejawem troski Kościoła o człowieka. Caritas dla mnie, wydaje mi się, że to jest stan umysłu i serca. No, Caritas trzeba mieć w sobie, tak, w środku. Jeżeli mam w sobie Caritas, no to determinuje w jakiś sposób całe moje życie, sposób wykonywania pracy zawodowej, sposób funkcjonowania. I to jest właśnie Caritas dla mnie. To są dziesiątki różnych programów, akcji, też dzieł, które na co dzień, każdego roku prowadzimy. Ta miłość Caritas jest w szerokim pojęciu dawana, jak również wobec chorych, cierpiących, potrzebujących i wyjścia z mojej rodziny do innych. To tutaj widzę źródło tej miłości Chrystusowej. No myślę, że tak jak sama nazwa wskazuje, Caritas to miłość. Po prostu uczymy się miłości do bliźniego. Już od najmłodszych lat, kiedy idziemy do kościoła i wrzucamy z rodzicami pieniążka do puszki. 25 lat, ćwierć wieku. Z jednej strony to niewiele, chociaż musimy wiedzieć o tym, że Caritas tak naprawdę istnieje i pracuje znacznie, znacznie dłużej. Myślę, że udało się wiele rzeczy osiągnąć, wiele rzeczy zdziałać. Zawsze jednak człowiek będzie czuł pewien niedosyt, że mogło się wydarzyć jeszcze więcej. Ale ja myślę, że trzeba to zostawić Panu Bogu i też temu czasowi, który przyjdzie i też tym ludziom, którzy po nas przyjdą. Więc wydaje się, że oby było przynajmniej tak jak do tej pory, oby może było troszkę lepiej i żebyśmy byli może jeszcze bardziej skuteczni, ale nade wszystko byśmy byli wierni temu, co Pan Jezus powiedział do każdego człowieka, abyśmy miłowali bliźniego swego.